Cześć, tu Ola z Wykreuj swoje życie. Jeśli manifestujesz swoją konkretną osobę i w 3D ta osoba jeszcze nie jest tą wersją, którą manifestujesz i pokaże Ci brak szacunku albo jakieś naprawdę niestosowne zachowanie, i jeśli zareagujesz, to jest okej, naprawdę, ponieważ każdy z nas nie może reagować na takie zachowanie totalnym, tak, brakiem reakcji. Ale jeśli non-stop będziesz reagować na 3D, to w kółko dostaniesz to samo. Także po prostu staraj się nie reagować. Staraj się nie reagować i manifestować dalej. Manifestujesz do momentu, aż w 3D ta osoba po prostu się dostosuje. Także nie trać cierpliwości i wiedz o tym, że 3D ma opóźnienie w stosunku do 4D, tak? Do twojej wyobraźni. Więc co robimy? Mamy cierpliwość, manifestujemy dalej. Starajcie się, kochani. Nie jesteśmy robotami. Czasami możemy zareagować i to jest normalne, tak? Także manifestujcie dalej i zdajcie sobie sprawę z tego, że możecie mieć to, czego chcecie i ta osoba w końcu się dostosuje. A z okazji świąt życzymy Wam z Basią wszystkiego, wszystkiego dobrego i jesteśmy pewne i manifestujemy, że wszyscy, którzy oglądają naszego TikToka, nasz kanał na YouTube i w ogóle nas obserwują, wszyscy manifestują wszystko, czego pragną. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, cześć.